Witam serdecznie, kochani, spod znaku Strzelca. Dzisiaj zapytamy karty, jak minie lato 2024 dla Was, jakie wpływy karty chcą Wam przedstawić w tym czasie. Ja tu muszę dokończyć rozkładzik, Wy możecie teraz zastanowić się, czy dać lajka, wiecie, zasubskrybować możecie, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, możecie także skomentować rozkład, to naprawdę bardzo pomaga tu na YouTube, ale kochani, popatrzmy teraz powolutku, strzelce, co się tu dzieje na stole. Okej. Widzę, że sprawy w tym okresie właśnie letnim dla Was, tak, zaczną iść w końcu w dobrą stronę. To jest takie dość ogólne stwierdzenie, ale ono będzie widoczne praktycznie we wszystkich sferach Waszego życia, albo przynajmniej w tych najważniejszych. Mamy ósemkę mieczy, która wskazuje na to, że w ostatnim czasie, strzelce, no może sytuacja nie wyglądała zbyt jasno, nie była zbyt pewna. Niektóre rzeczy nie szły dokładnie tak, jakbyście chcieli, tak? Może była stagnacja, może właśnie nie były żadne konkretne jakieś wydarzenia się nie miały miejsca, które można by było zapamiętać i mieć właśnie na uwadze je na przyszłość, ale teraz widzę, że ten wpływ, ogólny wpływ na to w tym okresie letnim, i to wydaje się, że już od samego początku, strzelce, będzie na Was oddziaływał bardzo, ale to bardzo pozytywnie. Dziesiątka pucharów wskazuje na no po prostu właśnie ten dobry wiatr, ten wpływ tego, że świat jest po Waszej stronie, że jest szczęście, że się rzeczy dzieją, które są ewidentnie korzystne dla Was, a ta ósemka buła, w którą ciągle tutaj trzymam, moje drogie strzelce, właśnie podkreśla ten fakt, że teraz to będzie ruszało z miejsca, że się pojawiają nowe rzeczy, pojawiają się nowe wpływy. Ten moment przełomu następuje właśnie teraz i tak jakbym tutaj to patrzył, jest to sytuacja, która się wydarzy nawet z początkiem lata, nie tam gdzieś pod koniec, wiecie, na przełomie sierpnia i września. Nie, to będzie coś, co będzie miało miejsce już na samym początku i będziecie widzieć to, że sprawy zaczynają się układać po Waszej myśli. I to, tak jak mówiłem, praktycznie w każdym aspekcie. Patrzmy dalej, strzelce. Cóż tu wychodzi z kart? I tak naprawdę ja mogę Wam powiedzieć, że te dwa tu dodatkowe rozkłady, one wchodzą mocno w taką dynamikę z tym pierwszym, gdyż karty wskazują na pewne rzeczy, które prawdopodobnie będą powodowały, że ta sytuacja właśnie zaczyna iść w Waszą stronę, strzelce. Tak? Pierwsza kwestia, która, tak jak tu mówiłem, przy tej ósemce mieczy, mamy tu dziewiątkę buław, mamy dziesiątkę mieczy i mamy szóstkę buław. Ta dziewiątka buław mówi, że w końcu tak, jakaś konkretna sprawa, którą no, musieliście się z nią jakoś bić, nie dawaliście troszkę rady, nie szła do końca właśnie po Waszej myśli, w Waszą stronę, tak, teraz uda się tą sytuację załatwić, tak, uda się zwyciężyć, nie będzie to łatwe, tak, nie będzie to łatwe, jak tutaj widzicie, mamy pana takiego troszkę obitego, więc to wskazuje na to, że no Wy, no nie mówię, że będziecie obici, tak, strzelce, ale o to, że no trzeba będzie przez to przebrnąć i ten sukces będzie, ten sukces sugerowany przez szóstkę buław, on będzie no, okupiony właśnie Waszą jakąś energią, Waszą determinacją, tą siłą, którą będziecie musieli tutaj włożyć. Ale dziesiątka mieczy, którą teraz tak ładnie wymachuję tu przed kamerą, ona mówi bezpośrednio o tym, że to będzie taki moment przełomu, tak? I co tu, taki moment w jednej chwili, czyli nie będzie to rozłożone na przykład na miesiąc, dwa miesiące, taki konkretny sukces w tej materii, która Was trapi, w której no Wy no się staracie, a może ostatnio tak troszkę nie za bardzo wychodzi, tu będzie taki jeden moment, pstryk,
iż sytuacja będzie szła w lepszą stronę. To może być bardzo widoczne w sytuacjach, na przykład jak szukacie nowej pracy i macie jakieś rozmowy kwalifikacyjne, zgłaszacie się gdzieś, tak, może jakieś testy przechodzicie, rekrutacje i tak dalej, to tutaj może być po prostu moment, kiedy dostajecie tą pracę i tu jest ten sukces właśnie tych waszych starań w tym jednym momencie wychodzi. Tak, może to się odnosić do waszej relacji także, tak? Ale to by było w sytuacji, kiedy no ostatnio w tej no waszej znajomości nie do końca idzie wszystko tak, jakbyście chcieli, nie do końca się układa, może są jakieś niesnaski, kłótnie, może jakiś problem leży przed wami i też tu widzę, że uda się to przekuć na tą sytuację, która już będzie dla was dobra, będziecie mogli się tu cieszyć sukcesem. Ale to może być też ten moment taki może być mniej widoczny, tak? To nie będzie na przykład jednochwilowe pogodzenie się z kimś, czy właśnie ten sukces uzyskania nowej pracy, ale załóżmy, że prowadzicie działalność, robicie coś takiego długofalowego i sukces też nie jest jednorazowy, tak? Sukces jest na przykład liczony, że się pojawia, że jest wzrost, że jest więcej osób, więcej klientów się pojawia, załóżmy, tak? To tutaj będzie taki moment, od którego właśnie zaczną się pojawiać te nowe zlecenia, zaczną się pojawiać ci nowi klienci, tak? Więc po prostu będzie w sumie nie wiadomo do końca dlaczego. Ja wiem dlaczego i karty sugerują dlaczego, że wy po prostu się staraliście, robiliście dobrą robotę i teraz po prostu w pewnym momencie jeszcze pojawia się ten pozytywny wpływ strzelce i to rusza do przodu. Ale to nie musi być od razu tak konkretnie widoczne jakimś wydarzeniem, tak? O to mi chodzi, ale już od tego momentu będzie poprawa, więc jeżeli liczycie na przełom, liczycie na to, żeby właśnie coś się ruszyło, to ten czas jest dla was idealny. I tak naprawdę ten ostatnia część rozkładu, o której tutaj będę mówił, ona bardzo mocno się w to wpisuje, bo widzę, że jeżeli, kochani, macie jakieś obawy, tak, może macie obawy w tym, że ten stan takiej niepewności, tego strachu, on będzie kontynuował się dalej w przyszłości, on będzie właśnie dalej z wami trwał, to mogę wam powiedzieć, że no tutaj to nie będzie, to nie wróci, tak? To nie wróci. Te sukcesy, które tutaj osiągniecie, bo tu jest jedna konkretna rzecz, ale ta część rozkładu mówi o ogólnej poprawie sytuacji, o odwróceniu się losu, odwróceniu się szczęścia na waszą korzyść. I tu możecie być pewni, że ten nowy stan, on będzie się utrzymywał, a to stary nie wróci. I teraz tak, to może być także stwierdzenie, że jeżeli jest jakaś jedna konkretna rzecz, którą już teraz, w tym momencie, jak oglądacie ten film, wiecie, że się martwicie tym, boicie się tego, tak? Boicie się jednej konkretnej rzeczy, nie wiem, jakiejś decyzji, jakiegoś właśnie, jakiejś sprawy toczącej się, czy coś takiego, ona pójdzie na waszą korzyść, tak? Ona pójdzie tak, jakbyście chcieli. Będzie tutaj dane wam po prostu, nie powiedziałbym od razu zwycięstwo, jakieś takie olbrzymie, tak jak w tym wypadku, ale takie poczucie, wiadomość, że to nie ziści się, tak? Albo nie ziści się w takim zakresie, jakbyście się bali. Wręcz przeciwnie, będzie w dobrą stronę i będziecie mogli tak naprawdę na spokojnie już odetchnąć, wiedząc też, że ta sytuacja nie wróci. Ta karta głupca nawet troszkę sugeruje, że już większość tych spraw w tej materii została załatwiona i teraz już wiele, wiele nowego nie można w tej materii zrobić. Trzeba poczekać, aż ta sytuacja się sama rozwinie, ale ona rozwinie się w dobrym kierunku, więc jeżeli się czymś teraz martwicie, że nie wiem, na przykład w lecie miałoby się wydarzyć, nie wydarzy się, będzie wręcz przeciwnie, tak? Więc bardzo, bardzo fajnie tu rozkład dla was na lato, przełom jest, idziecie w dobrą stronę, teraz naprawdę w tym okresie może dojść do takiej zmiany, która już wam poprawi sytuację. Kochani, rozkład dla was. Ja jestem Kosmykowski. Bardzo dziękuję wam za wasz czas. Jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, w opisie filmiku jest kontakt do mnie, ale mam też wielką, wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!